Tydzień filmu niemieckiego odbędzie się jesienią w Kielcach. To wspólna inicjatywa konsulatów generalnych Niemiec w Krakowie i Wrocławiu, miast, gdzie takie wydarzenia stały się już tradycją, oraz Domu Norymberskiego. Podczas tygodnia filmu niemieckiego w Kielcach zostaną pokazane propozycje, które wybiorą nasi partnerzy z Domu Norymberskiego w Krakowie oraz Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu. Byli na ostatnim międzynarodowym festiwalu filmowym w Berlinie, Berlinale. Spośród kilkudziesięciu filmów, które tam obejrzeli, wybrane zostaną te, które pokażemy w Kielcach. Program dopełnią filmy wybrane spośród prezentowanych na przeglądzie filmu niemieckiego w Monachium, który odbędzie się w maju. Zdaniem prezydenta Kielc taka inicjatywa to dobra wiadomość dla miłośników kina. Wydaje mi się, że jest miejsce na tygodnie narodowych filmów różnych, ale Niemcy mają tu szczególnie, myślę, swoją rolę, dlatego że poza językiem angielskim niemiecki jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o uczenie się w szkołach kieleckich. Więc wierzę, że to będą dobre propozycje, bo to może zachęcać do następnych tygodni, bo wierzę, że ta impreza będzie cykliczna i co roku przez tydzień miłośnicy kina będą mogli zapoznać się z najnowszymi propozycjami kina niemieckiego. Przedsięwzięcie popiera także Andrzej Mochoń, konsul honorowy Niemiec w Kielcach oraz środowisko germanistów, tu reprezentowane przez Małgorzatę Mochoń z Instytutu Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Podczas tygodnia filmu niemieckiego emitowane będą filmy fabularne i dokumentalne, co wieczór jeden. Na pokaz otwierający przegląd zostanie zaproszony reżyser lub odtwórca jednej z głównych ról. Przegląd dedykowany jest nie tylko do osób, które znają język niemiecki i które będą mogły obejrzeć filmy w oryginale. Drugą grupą docelową są ci, którzy w ogóle interesują się kinem oraz filmem niemieckim. Wszystkie filmy będą przetłumaczone, będą miały napisy w języku polskim. Tydzień filmu niemieckiego odbędzie się najpierw we Wrocławiu, później w Krakowie, następnie w Kielcach i Rzeszowie. W naszym mieście przegląd zostanie zorganizowany pod koniec listopada lub na początku grudnia tego roku, ale dokładna data nie jest jeszcze znana. Organizatorzy są też na etapie wyboru najlepszego miejsca na projekcję filmów.